Zbliża się 11. edycja konkursu dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. To wydarzenie skierowane do młodych artystów, którym ewentualny sukces w konkursie może otworzyć drogę do kariery. Zwycięzca otrzyma złotą batutę i 20 tysięcy euro. Karolina Komada. W międzynarodowym konkursie dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły jeszcze 39 roku życia. Nagrodą dla laureatów są nie tylko pieniądze. To, co najważniejsze, to nagrody w postaci koncertów. Mam ich aż 42. To jest niebywałe, że 42 koncerty czeka na laureatów. Nie tylko w Polsce, bo to 10 koncertów poza granicami Polski. Od Pragi przez Londyn, Cannes. W związku z tym to jest chyba to, co najważniejsze, bo od razu sięgają do najważniejszych sal koncertowych, do najlepszych orkiestr. Zakwalifikowanych zostało 50 dyrygentów z 23 państw. Wydarzenie rozpocznie się 17 listopada i zostanie otwarte koncertem inauguracyjnym. Pierwsze zmagania konkursowe rozpoczną się dzień później. W jury konkursu zasiądą nie tylko uznani dyrygenci, ale także menadżerowie artystyczni oraz dyrektorzy znaczących instytucji w Polsce. Będę oceniał każdego według znajomości partytury, techniki dyrygenckiej w szeroko pojętym jakby znaczeniu, komunikacji z zespołem oraz rozplanowania próby. Bo są takie jakby podstawowe elementy do zarządzania, do komunikacji z zespołem. Natomiast ten piąty najważniejszy czynnik jest to, jaka następuje zmiana po pracy tego uczestnika z zespołem. W tym celu dyrygenci będą już oceniani podczas prób. Konkurs dyrygentów odbędzie się w dniach od 17 do 27 listopada.